w jednym z naszych domów rekolekcyjnych w Czechowicach-Dziedzicach prowadzimy od lat ponad 40 rekolekcje dla narzeczonych i dla małżeństw. I pamiętam taką jedną sytuację, kiedy żona powiedziała mężowi, że wyjeżdżają gdzieś w góry, bo on w ogóle nie chciał słyszeć o żadnych jakichś tam rekolekcjach dla małżeństw i tak dalej. Przyjechali pod dom rekolekcyjny, no i wtedy się dowiedziała, że przyjechali na rekolekcję. Wtedy się dowiedział ten mąż, że przyjechali na rekolekcję. Powiedział, że ona absolutnie z samochodu nie wychodzi. Jak chcesz, to idź. Ja tu 3 dni, prawda, prześpię w samochodzie, poczekam. No, doszło do konfliktu, napięcia, prawda, rozmowy takiej no, intensywnej, mówiąc delikatnie. I proszę sobie wyobrazić, że ten mąż postanowił jednak wejść do domu rekolekcyjnego późnym wieczorem czy nocą, no, że jakoś tam będzie doprowadzał żonę do tej sali, gdzie są te konferencje i później będzie wracał. Ostatecznie wziął udział w tych rekolekcjach i dał najpiękniejsze świadectwo zmiany, która się dokonała w jego życiu. Ci państwo malicy, którzy prowadzą te właśnie rekolekcje dla małżonków od lat, mówili, że bardzo dawno już nie było tak szczerego, głębokiego świadectwa tego, co dokonało takie spotkanie, te właśnie dialogi małżeńskie w tym mężczyźnie, w tym mężu. Ale nie zawsze tak bywa. Być może, że właśnie ta sytuacja dotyczy właśnie relacji małżeńskich, gdzie no, nie kończy się to takim happy endem, jak w tamtej sytuacji, w tamtym przypadku. Otóż tu należy rozgraniczyć dwie rzeczy. W tym pytaniu ta osoba, która pyta o tę sytuację swoją, podkreślona jest jakby jedna strona, jakby jeden aspekt, a mianowicie co zrobić, żeby poprawić nasze relacje małżeńskie, żeby poprawić nasz związek, nasze życie małżeńskie i rodzinne. Natomiast jest jeszcze inny aspekt, bardziej osobisty, a mianowicie jak ja mogę skorzystać dla mojego rozwoju duchowego w tej konkretnej, bardzo trudnej sytuacji. I uważam, że to jest ważniejsze niż to drugie. To pierwsze jest ważniejsze, a mianowicie skupienie się na sobie. Co ja w tej sytuacji mogę zrobić, aby Pana Jezusa bardziej naśladować, kochać i upodabniać się do Niego w tej konkretnej sytuacji. Dlaczego to jest ważniejsze? Bo tak jak mówiliśmy od początku tej sesji, naszym podstawowym, największym powołaniem nie jest powołanie małżeńskie. Nie jest powołanie kapłańskie, czy zakonne i tak dalej. Naszym najważniejszym powołaniem jest powołanie do relacji z Bogiem. Szukajcie najpierw. To jest najważniejsze powołanie. Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie nam przydane. Otóż w każdej sytuacji, nawet w bardzo przykrej, nawet w sytuacji ogrójca, jeśli możemy tak powiedzieć, możemy umocnić naszą więź z Panem Bogiem, czyli umocnić nasze fundamentalne, podstawowe i wieczne powołanie. Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Panie Boże, spraw, żeby nasze małżeństwo jakoś, prawda, przetrwało. Jednak nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Ostatecznie pomóż mi być z Tobą w tej trudnej sytuacji. I to może być jakimś uproszczeniem, ale być może, że właśnie jest jakimś światłem dla tej osoby, która pyta w ten sposób, żeby przenieść akcent, jak ratować małżeństwo, na jak upodobnić się bardziej do Jezusa w tej sytuacji. Jak realizować bardziej moje fundamentalne, podstawowe powołanie do więzi z Jezusem. Bo i w życiu, i w śmierci należymy do Pana.
i w dobrym małżeństwie, i w bardzo trudnym małżeństwie należymy do Pana. O to chodzi, żeby dobro małżeństwa nie przysłoniło nam coś o wiele ważniejszego, to znaczy naszej przynależności do Pana, bo to jest najważniejsze. Bóg nie stworzył nas do małżeństwa. Bóg stworzył nas do relacji ze sobą, na drodze małżeństwa w tym wypadku, czy na drodze kapłańskiej, czy na drodze i tak dalej. Ale środki nie są ważniejsze od celu. I być może, że właśnie ten akcent należałoby przenieść z my na ja i Pan Bóg.